Rafał. Zbieramy się tutaj jak co miesiąc. Zbieramy się w imię prawdy, w imię nadziei na to, że prawda wyjdzie na jaw, w imię nadziei na to, że w Polsce przywrócona zostanie sprawiedliwość. Miesiąc temu, gdy zaczynaliśmy kolejny rok naszych spotkań, mówiłem, że naszym celem jest prawda i naszym celem jest także uczczenie, uczciwe uczczenie pamięci tych, którzy polegli. I te cele pozostają aktualne. Ale jeśli spojrzymy na te ostatnie 30 dni, to możemy powiedzieć, uczyniliśmy krok naprzód. Nasz wysiłek, nasza determinacja okazały się skuteczne. Okazało się, że to, co czynimy, przynosi efekty może nawet szybciej niż sądziliśmy. Jesteśmy dzisiaj bliżej prawdy niż byliśmy jeszcze tak niedawno temu. Jesteśmy bliżej prawdy, bo wiele kłamstw, w które nie wierzyliśmy, które nie wierzyło miliony Polaków, ale byli tacy, którzy wierzyli, zostało przygwożdżonych. Zostało przygwożdżonych i chociaż kampania obrony kłamstwa trwa i będzie trwała, to jednak nasze siły są dziś większe niż były jeszcze nie tak dawno temu. I to pokazuje, jak wielkie znaczenie ma nasza determinacja, jak wielkie znaczenie ma to, że jesteśmy, że nie zapominamy i że nie zapomnimy. Nie zapomnimy w imię tego, co było, w imię tego, co się zdarzyło, w imię pamięci poległych, ale także w imię naszej przyszłości. W imię naszej przyszłości, to znaczy przyszłości Polski niepodległej, Polski sprawiedliwej, Polski solidarnej. Bo o taką Polskę walczono, o taką Polskę walczyło wielu spośród tych, którzy polegli, w tym świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. I ta Polska musi pozostać naszym celem. Musimy wierzyć, ale nie tylko wierzyć, ale także działać w tym kierunku, by nasz kraj się zmieniał. By ten triumf kłamstwa, obłudy, z którym mamy dziś do czynienia, przegrał. By Polska mogła znów kroczyć jasną, prostą drogą. Drogą ku przyszłości wielkiego europejskiego narodu. Dziś w trakcie kazania w katedrze świętego Jana słyszeliśmy słowa Piotra Skargi. Słyszeliśmy słowa jednego z tych, którzy rozumieli i przestrzegali przed tym wszystkim, do czego prowadzi brak zrozumienia wspólnego interesu, odrzucenie myślenia i działania w kategoriach wspólnoty, w kategoriach tego, co łączy, co jest wspólnym interesem, co musi być zawsze przed wszystkim innym, co musi w szczególności dla rządzących być przed osobistymi interesami. Dziś rządzą ci, którzy nauk księdza Skargi nie zrozumieli albo nie chcieli zrozumieć. A może po prostu ich nie znają. My je znamy i dlatego będziemy w dalszym ciągu trwali przy naszym zdecydowanym dążeniu do prawdy, do sprawiedliwości. Dziękuję wam. Dziękuję wam, że w ten mroźny, lutowy wieczór tu jesteście. Jestem przekonany, że będziemy tu za miesiąc, za wiele miesięcy. Być może nawet będziemy musieli być tu za wiele lat, ale prawda zwycięży.